Hej, hej wszystkim, tu Prestigo. Witam was w kolejnej serii, tym razem z gry The GTA 2, czyli Grand The Auto 2. Pytacie pewnie czemu zaczynam, jak mam dwie inne serie zaczęte, ale mianowicie usunęły mi się savey z tamtych gier i muszę od nowa przejść dość ładny kawałek, co mi trochę czasu zajmie, więc tak dla urozmaicenia postanowiłem to. Pograłem sobie chwilę, przypomniałem sobie wszystko, więc nie będę przedłużał i zaczynamy. Niestety gra jest po angielsku, ponieważ nie mogłem nigdzie spolszczenie znaleźć. Jesteśmy w jakiejś tam dzielnicy, gościu nam mówi, że jak to się nazywa? Że miasto jest podzielone na trzy dzielnice takie główne, na niebieską, szarą i zieloną. Gangi będą dawały nam zadania, za które to będziemy dostawać kasę. Oczywiście zadania te, jak widzicie, odbieramy w takich obudkach telefonicznych. Oczywiście, jak widzicie, w lewym górnym rogu każdy z takich telefonów wymaga jakiegoś tam danego respektu. Im wyższy poziom respektu, tym lepsze zadania możemy odebrać od danego gangu. Jak tutaj mówi, że respekt jest wszystkim. Oczywiście wykonując zadania dla jednego gangu, pogarszamy swój wizerunek u drugiego gangu. Oczywiście zabijając ludzi przeciwnego gangu, polepszamy u kogoś tam. Widzicie, grę pisze nawet, grę zapisujemy w kościele. I kosztuje to 50 tysięcy baksów. Po pierwszym odcinku może być mi ciężko właśnie znaleźć te 50 tysięcy. To po prostu sobie pobiegam i zdobędę trochę kasy. No i nasz pierwszy samochód. Gdzie? Jak... oj kurde, jak to się... na klawiaturze wszystko. Oczywiście muszę po chodniku, bo... to się nie da inaczej. O, policja mnie już goni. No i policję zgubiłem. Tak jak widzicie, jest już szara dzielnica, ona się niezbyt odznacza. O, policja. Kurde. Nie tu wjechałem, gdzie trzeba. Oczywiście samochodami, to głównie są samochody do jeżdżenia. To już pamiętam, bo już dawno tą grę grałem. Widzicie, z pistoletami latają. Oczywiście radyjko. O, kolejny telefon. I gościu bombę dostał. Tak, tak, wiem, wiem. Ale policja mi ściga, panie. O, 10 pistoletów, ładnie. Zabijcy Corporation, o. Luney, czyli szary nie lubi... O, o, jeszcze ten zabizu, on fajnie wygląda, ja lubię ten samochód. O, taksówka. Taksówkę sobie zajmamy. No, ktoś pod koła wbiegł. O, taksówka, znacznie lepsza. Oczywiście, oni nie lubią zielonych. Zieloni nie lubią chyba niebieskich, a niebieski nie lubi szarych. I można powiedzieć, że to takie... przepraszam, pieprzenie się będzie między tymi markerami. Oczywiście, jak dobrze pamiętam... W pierwszym mieście potrzeba $1 000 000, żeby z niego zwiać. Co jest... O, piston. Tu właśnie są zieloni. O, zielony marker. Ty złodziej jesteś. O, 40 za zabójstwo. Właśnie fajnie wygląda. No i że zielone... Zielony marker zaprowadzi nas do ich telefonów. Oczywiście musimy mieć odpowiedni respekt i że dostajemy respekt za zabijanie ludzi jakuzy. To może... Oczywiście w mieście jest pełno różnych znajdziek poukrywanych, różnych... kurde. Znajdzie jakiś ten wyzwań i tak dalej, ale wiem, że na przykład na dachu coś było.
Macie wszystkie za samochód. A tutaj trzeba było wyjechać. Nie w tą stronę. Nie ten zaułek. Oj, nie udało się. Kto chce bombę zarobić? Lub. Czy blue markery zaprowadzają nas zawsze do telefonów Yakuzy? Oczywiście, gdy mamy... Przepraszam, mamy odpowiedni respekt. Ja myślałem, żeby po prostu bawić się z tym... O, Yakuzy. Pink marker, oh yeah. Ja myślałem, że po prostu w pierwszym mieście pobawić się z tymi. Z szarymi. A zresztą. No jestem przecież, o co chodzi? SME, Uzi. Maszynga! Czyli co? Chyba dostaliśmy 20 tysięcy, potrzeba nam jeszcze 30, żeby zapisać grę. Co za czasy, żeby za zapisanie gry tyle kasy wołali. Dobra, tutaj, jak dobrze pamiętam, jest mały taki, no można powiedzieć, jedna z takich wielu znajdziek. Oczywiście możecie się tutaj spoilerować po tym, radzić mi, co powinienem zrobić. O, widzieliście, na przykład tam leży bazooka. Tu jakiś kolejny token ten specjalny, nie wiem po co one są. Tutaj powinno coś być. Ups, ale spadłem. Tu powinno coś być ukryte. Jeśli nie mylę, gra. Koktajl Molotow. Można skakać z dachu na dach, oczywiście jak... Ups, no widzicie. Zbyt wysoka skoczę to. Dawaj broń, frajerze. Muszę go przejechać, że pistolet chciał zdobyć, bo tamto musiałem stracić. Dobra, przestań już. A. Muszę komuś ten. No to jest, skoro jesteśmy już u szarego. O! Tak, przy każdych takich telefonach znajdujemy broń. Czyli ona się na chwilę broń, zdrowie, tak dalej. Bierzemy pierwszą. Parket, a konwerty zaraz. Stal. Czyli mam ukraść samochód. Zabizuję chciałem. Może tędy pojedźmy, co? Kurde, chyba jednak złą drogą wybrano. O, to jest znaczek wyzwania. Ja go nie będę na razie brał, ponieważ jestem w trakcie misji. O, policyjny, miło. Mogę włączyć ten. Policyjne to są... O kurde. Policyjne to jedne z najszybszych samochodów w grze, jak się dobrze pamięta. Czyli nie wiem, czy najszybsze, ale takie, które się prawie że najlepiej prowadzi, szczególnie mi. Dobra. Ups, kogoś rozjechałem znowu. Tutaj mam skręcić? Jak już tutaj. Ups. Będą mnie teraz ścigać, panie. No i gościa mam odebrać. Ładnie, o. Żyćko i machine gun. O kurde. Policja. Muszę zwiewać. Nie lubię policji. Muszę uważać, że samochodu nie rozwalić. No wiecie, gra się na klawiaturze i... momentami ciężko bywa. Ojej, się zagapiłem. Mam teraz jechać do żurawia, żeby
Zapewne samochód utylizować razem z gościem. Był żara. Ale to fajnie wygląda. Oh yeah. Widzicie, samochód mieli. Jak się nie mylę, jak dobrze pamiętam. Tu coś zaraz powinno wyjść. Mogę do tyłu biegać, kurde. Ale skok to on ma. O, widzicie, dolary. Też nie mogę podnieść. Ale spadłem, o, dobra. Chodźmy może jeszcze jedną misję wykonać. Akurat będą dwie szare. O, jest, bizu. Chodź tu. Za kradzież, za obijanie, za rozjeżdżanie, za wszystko tu są pieniądze. Odpowiednie stawki oczywiście. Ups. O, brygada Elvisów. Nie wiem co to jest, ale fajne. Elvis opuścił budynek, dobre. A, rozjechałem kilku szarych i mam u niego niższy respekt. Dobra. Zaparkujmy. No, oczywiście wzorowe parkowanie to jest, bo jakby inaczej. Dobra. Życie mam na full chyba. Machine gun! The Yakuza. Tutaj się chyba będę musiał dobry samochód mieć, ponieważ jak się nie mylę, dobrze czytam, będziemy się w dealera bawić. Jak zwykle, jak to zwykle bywa, jako gangster musimy od dołu zacząć, czyli drobne przepychanki i tak dalej. Dobra, piękne parkowanie. Na dół? O, kogoś potrącili, karetka. Tędyk, tutaj. Ups, I'm sorry, excuse me. Piękne parkowanie. O, już 7 tysięcy, ładnie. Na pewno 107? Tak. Tędyk, o. Ups, nie tego trzeba rozjechałem. Mamy na to wszystko 3 minuty. Ej, daj mi. No, jakie jeździsz, frajerze? Dobra, ups. Przez kilka stuknięć będę musiał samochód wymienić, kurde. Czy jeden? Nie mylę, ten jeden będzie akurat koło kościoła, ale grałem w to dawno, to... Nie, pamiętam. Kurde, na północ muszę się dostać, on nie ma drogi żadnej. Tutaj jakoś będzie chyba. Jest, ostatni dealer. Proszę panie. Widzicie, niestety, nie mogę. Dobra. Chodźmy zrobić mały pogrom u zielonych. Wszyscy uciekają, bo samochód może zaraz wybuchnąć. Dobra. Z braku laku, dobra, ciężar. O. O. Jaka bida, żeby samochodów nie było. No. Dawaj ten. Dobra, że to jakieś wielkie badziewie, ale okej. Okay. A ten jak leci nad samochodem. Ups, sorki. Dobra, w lewo, tak? W lewo? Tu jest źle. O, trud.
User disconnected from your channel. O! Pistol! Pistol, o! I już mogę! Teraz sądzę, że skoczymy. Chodź, weźmy se tutaj. Machine gun! Panie to mówi, machine gun. No jak widzicie, trochę za dużo respektu się narobiłem. U nich i... Gdzieś tu powinno przyjechać zaraz. Oh my god! Widzicie to... Wchodzenie do samochodów też jest takie... dalekie od... Niech pomyślę, gdzie tu jest ten punkt zapisu? Przydałoby się już ten odcinek kończyć. Dwie misje wykonane, no trzy. Policja mnie goni. Pierwszym, o, no temat policji. W pierwszym mieście maksymalnie mi może gonić czterech swat. W drugim mieście już dochodzi FBI, a w trzecim... Co w trzecim dochodziło? A, w trzecim już jest wojsko. Oczywiście ja wojska będę jak ognia unikał. O, jest kościółek. Może rozwalmy ten samochód, co? Co o tym sądzicie? Oczywiście szybko strzelność ten pistolet ma zabójczą. O, jak widzicie, jak tak samochód zaczyna się palić, to wiadomo, że zaraz wybuchnie. No wybuchnie. Wybuch czy jeszcze nie wybuch? O. I pięknie zrobione, i kasy trochę wpadło. Kolejną rzecz, którą teraz zrobię, skoczę sobie tutaj na chwilę na północ, bo jak pamiętacie, przed chwilą widziałem tutaj coś innego. A mianowicie, jak to szło? Rocket Launcher. Gdzieś tutaj jest punkt, tu jest, w tym miejscu jest punkt zapisu. O, to się chyba kończy. Jezus, safe. Jezus. Słyszeliście to? Alleluja, kolejna dusza uratowana. Tak wygląda właśnie zapis gry. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał i będziecie po prostu odcinek się wam podobał. Jeśli macie jakieś rady, jeśli chcecie, żeby, nie wiem, Jakuzy robił w tym mieście czy coś, to po prostu zostawcie komentarz, weź dla mnie wiadomość. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i hejka wam. Do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku z gry GTA 2. Hejka.